Halo, halo, dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku i ten odcinek jest dla mnie wyjątkowy, zważywszy na kolekcję, którą będę Wam pokazywać, zważywszy na osobę, która tą kolekcję wydała. Pewnie się już domyślacie, bo film premierowy u tej osoby już był, więc moi drodzy, z ogromną przyjemnością pragnę Wam dziś pokazać kolekcję Marty z Malo przy współpracy z Glam Shopem. No i właśnie, dziś będę Wam pokazywać dwie propozycje makijażowe. Już się tutaj ubrałam na niebiesko, czyli w ulubiony kolor Marty, w ogóle w sukience, którą dostałam od Marty na urodziny. I chcę Wam pokazać właśnie pierwszą propozycję w niebieskościach. I wiem, że w ostatnim czasie Cat Chris dość często się przewija tutaj na kanale, ale drugą propozycją będzie makijaż, który będzie właśnie w odcieniach, no sami zobaczycie, wersja użytkowa, bardzo prosta do wykonania, połączenie właśnie matów oraz błysków w roli głównej z błyskiem, no bo przecież, więc moi drodzy, czy ostrość była ze mną cały czas, kiedy ja to mówiłam? Mam nadzieję, że tak. Pokażę Wam kolekcję, co nieco Wam opowiem, ale nie chcę tutaj się powtarzać, bo Marta powiedziała wszystko chyba na swoim kanale. Ja będę Wam chciała tylko powiedzieć trochę, jak to wyglądało od kuchni. No i cóż, w międzyczasie anegdotki, w międzyczasie prezentacja, więc nie przedłużając, zaczynamy, lecimy. No to lecimy. Moi drodzy, w skład kolekcji Marty mojej z Malo oraz Glam Shopu wchodzą dwie paletki cieni oraz trzy kredki. No i dobra, po kolei paletki cieni. Pewnie Was tutaj może trochę zdziwi minimalizm designowy, jednakże właśnie Marcie chodziło o to, aby skupić się na maksymalizacji środka, żeby to było ładne, czyste, spójne, eleganckie, no i w tym wyjątkowym kobaltowym kolorze. I tak by the way, zanim Marta robiła film właśnie z omówieniem kolekcji, pojechaliśmy do sklepów, żeby znaleźć jakieś ciuchy na kolekcję, wiecie, o co chodzi, nie? To nic, że cała szafa jest już przygotowana i że wszystko jest wystarczająco, ale nie, muszę znaleźć coś niebieskiego i słuchajcie, do jakiegokolwiek sklepu byśmy nie weszli, tak, o Magda, zobacz niebieskie, może to kupię, może niebieskie, może to niebieskie, to jest obsesja i miłość do niebieskiego bardzo mocno. Nie dziwię się, tak, jest fantastycznie ładny, ale dobra, lecimy, moi drodzy. Więc tak wygląda paleta po zdjęciu ubranka, że tak to ujmę. I to jest paleta z matami, bo mamy właśnie podział na paletę matową oraz błyszczącą. I już pokazuję, jak ona się prezentuje w środku. Tutaj mamy dedykację i cyk. Proszę bardzo. Tak się prezentują poszczególne kolory. A to jest mój kolor. Zaraz też powiem przypowieść, dlaczego mój i dlaczego blondzilla. Jeszcze Wam tutaj tak z bliska pokażę. Pozostając jeszcze przy palecie matowej, zanim przejdę do błysku, to w ogóle jeszcze Wam ją pokażę od środka, aby kolorystyka się utrwaliła. No to głównym zamysłem było to, aby ta paleta była dzienna, przyjemna, użytkowa, ale z kolorem. Ale nie tylko użytkowo dziennie, ale także wieczorowo. Na przykład tutaj przyciemniająco, niebieski do kreski. I wzbudzające zaufanie, pamiętacie, kiedyś mówiłam o brzoskwini, kolorystyka, dopełniające się odcienie, które będą się ze sobą ładnie wszystkie łączyć, które nie będą się ze sobą gryzły i które właśnie są odcieniami ulubionymi Marty, ale myślę, że także staną się Waszymi ulubionymi. No i właśnie, to ja rozpocznę od koloru blondilla. Dlaczego? I dlaczego ten? I dlaczego ja? Otóż, jak byłam ruda, to byłam zapisana w telefonie Marty jako Rudzilla. No i generalnie określała mnie Rudzillą, jednakże kiedy się przefarbowałam na blond i oficjalnie w tym blondzie zostałam, że nie jest to moje takie chwilowe widzimisię, no to zostałam przechrzczona właśnie na blondzillę. No i nie jest to również tajemnicą, że ja uwielbiam chłodne kolory, uwielbiam chłodne tony. W ogóle ściana za mną też jest pomalowana w
tym kolorze, tylko ona jest rozświetlona i nie widać. No i po prostu kocham, kocham, uwielbiam w mojej palecie tak, że jest taki fioletowy, chłodny odcień, który no wielbię. Więc stąd tutaj oto taki o. No i w ogóle jeszcze przejdę przez kolorystykę cieni z nazwami i tutaj pierwszy czyścik, czyli właśnie do czyszczenia tutaj okolicy pod brwią, czy do czyszczenia ładnego wyprofilowania oka, bądź może nie o tyle rozświetlenia, ale rozjaśnienia tutaj początku. No i w ogóle wiecie, połączenie ten z tym, ten z tym, ten z tym, no wszystko się łączy, nie? Następnie mamy kolor przejściowy, który się nazywa Ideał, jako właśnie kolor do załamania powieki, do modelowania powieki i który świetnie się będzie tutaj łączył z tymi brzoskwiniowo-różowymi, czy tutaj z tym kolorem. Następnie mamy kolor niebieski królowa, no bo królowa jako właśnie niebieskość, ta najtop, top, 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 ever, forever, na zawsze. Blondilla, no to wiecie jak jest. Później mamy fiolet i jest to fiolet ulubieniec. Marta o tym wspomina u siebie w filmie, bo zapytała się was na Instagramie, jaki jest ulubiony kolor dzienny, wieczorowy. No i ten fiolet został wskazany, więc jakby tutaj ten fioletowy jest takim waszym ulubionym kolorem. Ale także bardzo wdzięcznym w makijażu i tutaj także bardzo fajnie nim się robi kreseczkę. Następnie mamy kolor kobiecy, taki lekki, subtelny, właśnie także do załamania powieki, po prostu czy na całą powiekę. Następnie różowy kolor LOL, różowy ruszy już, oraz zmalowany coś pomiędzy właśnie bordem a brązem, bardzo ciemnym, głębokim. No i żeby to nie był taki oczywisty kolor, no to on jest właśnie złamany do przyciemniania, do zewnętrznego kącika, no i właśnie do kresy. Tutaj mam wersję matową i przechodzę teraz do błysku, a ściślej mówiąc przebłysku, bo jest to paleta właśnie z samymi błyskami, które są, oj tak, one są takie na bogato, więc uwaga, 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 tym. Tutaj słuchajcie, nie ma lipy. Wszystkie sroki proszę się łapać za serca, bo ta paleta błyszczy nieziemsko. I teraz tak, co do samej palety. Tutaj możecie dostrzec różne kolory i także w połączeniu z tymi świetnie współgrające. Zatrzymując się jeszcze na palecie przebłyski, także wam tutaj pokażę jeszcze w środku dla utrwalenia koloru. Tutaj mamy, zwróćcie na to uwagę, różną gradację, że tak to ujmę, tego błysku. Mianowicie chodzi mi, że mamy bardziej mielony brokat, mamy mniej mielony brokat, mamy różne struktury właśnie tego błysku. Są mocniej błyszczące, bardziej turbo błyszczące i właśnie jedne są pod turbo pigmenty, drugie są jako drobno mielone brokaty. Więc tutaj się dzieje, tutaj się błyszczy, tutaj jest trójwymiarowość i tutaj jest różna strukturalność. Właśnie tak, tego słowa szukałam. I moi drodzy, lecimy. Najbardziej błyszczący, taki holotoperowy odcień jest to właśnie przebłysk. Tutaj znajdziemy tą drobinę, która jest opalizująca na wszystkie możliwe kolory. Następnie najbardziej słoneczny, najbardziej wesoły, najbardziej och i ach kolor to jest siema z rana, czyli żółciutki. Następnie mamy awokado, bo Marta kocha awokado i awokado jest miłością jej taką owocowo-warzywną, bo ostatnio było takie rozkmina, czy awokado to owoc, czy warzywo, ale generalnie jest na warzywach, ale waży się jako owoc. Dobrze. Optymistka, różowy róż i już fantastyczny, piękny odcień. I słuchajcie, rocznik 83, bo i taki właśnie kojarzony z tymi czasami kolor fenomenalny. I to jest niebieski, który naprawdę fenomenalnie wygląda na tamtym niebieskim matowym. Jednym, może nie o tyle z dłużej wybieranych kolorów, ale to miał być ten niebieski. To jest ten niebieski. Jeszcze tak wracając do koloru rocznik 83 oraz niebieski. To były takie najbardziej wymarzone kolory Marty, których była pewna na 100%, jednakże wbrew pozorom, ona była ich pewna na 100%, ale jak zrobiła sobie założenie kolorystyczne, jak chce, aby wyglądał ten kolor, jak chce, jaka była gradacja, jak chce, żeby były połączone perły, jak chcę, żeby były połączone błyski i tym podobne rzeczy. Jak przyszły właśnie do oceny cienie, to ich było dużo.
A to był ciągle nie ten, bo to był ciągle o te trzy drobinki za dużo tego, o trzy drobinki za mało tego. I po prostu praca i nad tą kolekcją, jak patrzyłam tak sobie od boku na to wszystko, to była najbardziej zorganizowana i przemyślana. I teraz też, żeby nie było tak, że wcześniejsze były nieprzemyślane. One były także przemyślane i wyjątkowe, bo to były pierwsze, bo to były, wiecie, takie wysoko drogeryjne. Ale tutaj mam wrażenie, że to była praca z ogromną miłością, zaangażowaniem co do każdego cienia. Bo tyle, ile było właśnie prób każdego cienia, tyle ile było możliwości sprasowania, komentowania i właśnie wybierania tego jednego, że to jest ten, to było tego dużo. Więc i każdy ma, że tak to ujmę, swoją historię. No i dobra, lecimy dalej. Tutaj kolejny cień nazywa się Fochmistrz i chyba nie będę tego tłumaczyć. Nazwa mówi sama za siebie, kropka. W dzisiejszym makijażu postaram się pokazać może nie o tyle wszystkie kolory na oczach, ale żeby było ich dużo. No i właśnie w kolekcji mamy jeszcze trzy kolory: artystę, idola oraz polecanko. I uwaga tutaj już, uwaga, ostrość. Kredeczki niezwykle miękkie. Poprzedni kolor to polecanko. Teraz leci idol, czyli ulubiony niebieski i głębokie bordo w artystycznej kresce artysta. A ja Wam, moi drodzy, chcę jeszcze pokazać przykładowe swatche matowych cieni, ale nie tylko. Niebieski, słuchajcie, nie miałam jeszcze takiego niebieskiego. Jest to głęboki, atramentowy, napigmentowany, że szok! Uwaga! I blondilla. Ręka doczyszczona, lecą przykładowe błyski. Siema z rana. Jakże optymistyczny. Tutaj on jest delikatnie niebieski, bo jestem po tym niebieskim palcu, którym robiłam wcześniej swatcha, ale drobinki są multikolorowe na przeźroczystej bazie. Dobra, dalej lecimy. Fantastyczny rozgold. No i fenomenalny. Dobra, moi drodzy, zgłaszam gotowość, lecimy z make-upem. Zapraszam, zapraszam bliżej. Rozpoczynam od koloru Blondilla, czyli mojego chłodnego fioletu. Zaznaczę tutaj załamanie powieki od strony nosa. Zapomniałam wrzucić czyścika pod łuk brwiowy, aby tutaj lepiej mi się blendowało. Następnie leci ulubieniec, czyli fiolet. I tutaj go wmasowuję w zewnętrzny kącik i w załamanie. I też ile było prób fioletu, żeby to był ten fiolet. Ten był za mało fioletowy, ten był za dużo fioletowy, za bardzo różowy, za... Uwierzcie mi, to naprawdę nie są przypadkowe kolory. Małym precyzyjnym pędzlem wbijam teraz niebieski. On mi się tutaj ładnie pomiesza z fioletem, no bo właśnie będę robić odcięcie z kreską. Proces, który jest Wam doskonale znany, czyli odcięcie wykonałam poza kamerą, żeby nie było, że nuda, nuda, nuda. No i teraz do akcji wkracza niebieska kredka, którą tutaj przy linii rzęs będę. Tutaj nie mam oprócz korektora właśnie i odcięcia, nie mam żadnego cienia, nic tam się nie dzieje, nic absolutnie. Tylko właśnie teraz będę wzdłuż linii rzęs malować kreskę kredką, którą będę utrwalać cieniem. Kreskę teraz pokrywam cieniem fenomenalny, czyli niebieskim błyskiem. Natomiast tutaj przy odcięciu leci kolor iskierka.
Zaszły zmiany, moi drodzy. Otóż tutaj już doszła dolna powieka, a tu jeszcze jej nie ma. I właśnie jak dolna powieka robi robotę? Otóż, moi drodzy, cień ideał, czyli ten brązowy, taki przejściowy, naniosę na dolną powiekę po całości, po długości. Ale przez to, że tutaj mam dość mocno ciemno, to teraz leci zmalowany, czyli to bordowy brąz, tak tutaj bym go określiła. No i właśnie on tutaj mi się ładnie połączy z niebieskim. Powracam do czyścika i tutaj oczyszczam tą granicę. Pod łukiem brwiowym, na dole. Moi drodzy, oczy są już tak naprawdę gotowe. Została mi jeszcze reszta twarzy, rzęsy, ale pokażę Wam już się w tym ostatecznym makijażu, ponieważ rzeczy związane z malowaniem twarzy zrobimy przy drugim make-upie, tym takim właśnie, co Wam mówiłam, które będzie szybki, prosty, łatwy, bliska, więc wracam do Was ze wszystkim, z twarzą, z rzęsami, z brwiami oraz ustami. Do zobaczenia. Moi drodzy, zgłaszam gotowość. Proszę się tu odwrócić do widzów, drogi brylancie. Otóż twarz ukończona, oczy również. Robię foty, zmywam się i lecimy z następnym. I w ogóle tak teraz sobie zdałam sprawę, więc edit. Nie wspomniałam jeszcze o cieniu ptyś. O, tutaj. Jakże piękny w kolorze faktycznie ptysia. Dobra, mamy za sobą niedopowiedzenie, bo właśnie jak przedstawiałam kolorystykę, to nie wiem, dlaczego ten kolor mi umknął, więc no, znów brylantem proszę do przodu, elegancko. Zmywam się i następny. Dzwoniłam do Marty, żeby się pokazać, odrzuciła mnie. O, już nie, uwaga. Pani kierownik, akceptacja? Akceptacja. Jak ci się pracowało? To dobrze, bo się nakamerowało. Okej. Okay. Mamy akceptację. Tak, jak to mówi? Widzowie, tu kamera, tu jest na... Dzień dobry, tak. Chcesz pozdrowić? Tak, pozdrawiam serdecznie. Pięknie. No, więc mamy, uwaga, uwaga, bo mamy tak, blondzillę, mamy następnie ulubieńca, królową, później mamy zmalowany, ideał oraz fenomenalny połączony z iskierką. No pięknie. I mamy spójność, bo mamy zmalo prezent oraz ukradzione zmalo kolczyki. O, gumka też jest zmalo ukradziona. Tak. To chyba za dobrze o tobie nie świadczy. Dobra, to się wytnie. Ej, to jest w prezencie, halo policja. Dobra, więc machamy, do zobaczenia. Pa! Halo, halo, no witam ponownie. Mam już nałożony podkład, lekko przypudrowaną twarz, nałożoną bazę pod oko i nie zwalniamy tempa, lecimy. Zacznę od dolnej powieki i już tutaj mam nałożony kolor, ten różowawy LOL. I właśnie wyrysowuję nim dół powieki i zapraszam bliżej. Tym samym cieniem wzmacniam zewnętrzny kącik i delikatnie zaznaczam załamanie. Z tym pędzelkiem rozblendowuję granice. Zamaszyście. Na centurium, że tak to ujmę, leci kolor kobiecy, czyli brzoskwinka. I nim przeblenduje także granicę z lolem. A na kobiecy, tam gdzie położyłam na centrum powieki, leci fochmistrz. I na początek jeszcze dorzucę laleczkę. Jak łatwo się obsługuje oko z krótkimi paznokciami, powiem Wam. Na linię wodną leci kredka artysta.
Delikatnie tutaj ją przemycę jeszcze przy linii rzęs, aby ta rama oka była wyraźniejsza. No i delikatnie rozetrę nie obraz, tylko oko pędzelkiem. Halo, jest ostrość. Na dolną powiekę, tak mniej więcej do wysokości tęczówki, leci kolor laleczka, czyli ten rose gold. Dobra, ja zaufałam podglądowi, ale może tutaj bym spojrzała w lusterko. I tak naprawdę, moi drodzy milusińscy, ten makijaż jest już gotowy. Oczywiście kępeczki. I przechodzę do makijażu twarzy. O, w sumie dodałam jeszcze tutaj też iskierki. Zobaczcie. Zobaczcie, jak iskierkowo błyszczy pięknie. Najpierw laleczka, no i na zewnętrzny, wewnętrzny, w sensie, że iskierka. Ciach. Moi drodzy, powróciłam i wzmocniłam jeszcze delikatnie te zewnętrzne kąciki, bo zaczęły mi faktycznie płakać, więc dołożyłam więcej tego ciemnego bordo brązu, czyli zmalowanego koloru. No i teraz na całą twarz leci madziowy puder. Must have. Oj tak, mniej więcej wszędzie. Tak mniej więcej wszędzie, tak dosłownie, bo sobie chyba tutaj jeszcze właśnie, żeby wszystko wszędzie pasowało, to tutaj także się popudruje. Natomiast jako bronzer poleci puder z Afektu, puder brązujący w kolorze Pure Pleasure. No i lecimy. Jak mam ten puder rozświetlający, to jakoś wszystko mi się już później bardziej zgadza. No po prostu uwielbiam, uzależniłam się mocno. Rozświetlacz Stysława, Stysia. Tutaj także opcja mniej więcej wszędzie mile jest widziana. Oj, na dekolt, och, tak, koniecznie, 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 żeby wszystko się zgadzało. A to dużym pędzlem muszę, no to tym do pudru, który był. Będę świecić jak Edward we Zmierzchu. No i Bella, no i generalnie wszyscy później. I wcześniej, bo Bella to później. Dobra, nieważne. Kto wie, to oglądał. Odwrotnie, kto oglądał, to wie. Dobra, bangla, 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 bangla. Wszedł element ozdobny, dekoracyjny, kolczykowy, czyli wiedz, że coś się dzieje, a ściślej mówiąc, już się kończy. I moi drodzy, tak się prezentuje druga propozycja, właśnie bardziej w różobordzie, czyli przepleciony lol, ptyś kobiecy oraz zmalowany. Jak zauważyliście, zmalowany był z nami obecny w poprzednim makijażu oraz w tym makijażu, czyli stanowi jakże fantastyczne uzupełnienie do przyciemnienia zewnętrznych kącików oraz właśnie do wzmocnienia makijażu. Na usta nałożyłam creme brulee z pani Danessy i na to położyłam błyszczyk od Versov, który powinien być przeźroczysty, ale przez to, że go zazwyczaj maczam w czymś innym, w sensie dotykam ust w kolorze, no to już się delikatnie zabarwił. Na. I moi drodzy, podsumowań nadszedł czas i cóż ja mogę powiedzieć więcej i cóż ja mogę dodać lub odjąć. Otóż sami widzieliście, jak się pracowało z cieniami i tutaj także ten, nawet nie o tyle test czy recenzja nie będzie obiektywna, no bo to jest po prostu, przecież to jest mojej Marty, no przecież. Cieszę się, że Zmalo wreszcie zrealizowała swój plan od samego początku, od momentu, kiedy chciała stworzyć swoją kolekcję, stworzyć swoją paletę z cieniami, z kolorami, które są takie 100% jej. To jest 100% jej i w tej palecie jednej oraz drugiej, mimo wcześniejszych współprac, które miała, i nie ulega to wątpliwościom, że były to współprace wyjątkowe, to wydaje mi się, że ta jest taka najbardziej z miłością dopieszczona pod każdym szczegółem, z której sama wydaje mi się, że jest także najbardziej dumna, ja jestem także dumna, a słuchajcie, wymyśleć coś w Glam Shopie, żeby to było
trochę zaskakujące i właśnie inne, to naprawdę trzeba się nieźle postarać, bo tam już było po prostu wszelkich odcieni naprawdę bardzo dużo, połączeń wiele, więc to chyba tyle. Koniecznie dajcie znać, który makijaż Wam się podoba bardziej. Kolczyk mi spadł, chyba za dużo emocji. Koniecznie dajcie znać, który makijaż podoba się Wam bardziej. Oczywiście, jak Wam się podoba kolekcja i dziękuję za dziś. Do zobaczenia, do następnego. Mua!